o to, czy naprawdę dał koguta dla Najmana. Namawiał mnie do zrobienia z nim Pandory 2, w którym umieściłby Błońskiego, Merganiego i Multi... Przecież ten Mergani to za nim człowieku murem stał, Na końcu chcę podziękować tylko dla Buddy, dla Ulfika no! i dla Merganiego. No właśnie! A czy na Buddy... Nie! Ale łajza! Powiedziałeś tak, muszę posprzątać i nie pamiętam, czy Red Bull jest na końcu na górze czy na dole. Kanał Zero. Włosy ma jakieś dziwne, nie? Cześć, kanał Zero, witam widzów moich z Twitcha, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja też streamuję. No, 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 nie! Nie powiedziałeś tego, Łukasz, kurwa! Ja... Nie wiem, czy wiecie, ja też streamuję. Nie no, fajnie, że powiedział. Moja część mojej widowni tutaj przyszła. Gdzieś tam, dbając tak o swoje takie wewnętrzne dziecko, wchodzę na Twitch i tam są transmisje regularnie. Transmisje... Super, pozdrawiam. Nie no, prawda jest taka? Mega sympatyczny gość, ten Kiuke? Nie wiem, nie wiem jak się to pisze. A to nie z tym konta, bo wstyd, jakby zdaję sobie sprawę też, ile zawdzięczam tym ludziom, ich wsparciu i to jest... Stresuje się chyba, co? No tak, no bo a jeżeli mogę dać im trochę więcej siebie, no to czemu nie? Stresuje się chyba trochę, co? Ja. To też w sumie nawiązuje do tematu tego streamingu i tego, że lubisz sobie pograć tak. I takie małe dziecko gdzieś odżywiasz w ten tak, sposób. Trochę tak. Karmisz. Ale pogadajmy też chwilę o tej piosence. Okej. Okay. Pomówmy o niej. Tak. Pomówmy o niej. Ja w ogóle ten numer nagrałem. Pomówmy o niej. Dziwnie jakoś zachowuje, stresuje się strasznie. Wron jakąś nutę nagrał? A Szpak mu się nie lubi z tym Amarem? Jakoś bardzo? Mamy ten styl od dziecka, ty jak wieśniak po śladach deptasz. Ona chce się ruchać, chociaż nie mu wiery. Ona chce się ruchać, chociaż nie mu wiery, i mój brat nie zapomniał o mnie, zabrał mnie ze sobą. A to, czekaj, bo nie było czegoś takiego, wiem. To Błoński na streamie chyba mówił o tym, że bierz jakby Mediego na koncert, na backstage. Ale to wyjątek, bo wziął raz Wronka i potem Wronek gadał kurwa jakieś super głupoty na streamach. No to jest Szpaku. A kto jest po lewej? Czemu nie powinna się udać Okiego? Nie no, ten Amar dobrze nawija, tak mam wrażenie przynajmniej. Problem jest taki, że Wronek nie se plain, tylko... No niewyraźnie mówi, ten Amar spoko. Dużo mówicie, nie robicie nic. Spoko, nie, ja daję łapkę w górę. Do, nie, spoko była jak coś. Nie miałem takiego wrażenia, że chcę skipnąć. Tylko ten wers, ona chce się ruchać, ale nie uwiery, jest zabawny. Dałoby się, jakby Szpaka nie było? Dałbym. No ten Szpaku też nic nie zmieniał jak coś. Tylko ten Szpaku zmienił tylko to, że to sprawdziłem. Daj inną nutę Amara? To wszystko na kanale Wronka jest. Uhuhu. To nigdy nie jest dobre. Ludzie często się kłócą. Przerwy płacz, ale wciąż garda w górę. Na ten talerz rzucam trochę siana, nie jedząc w ogóle. Uf. Mamy ten styl od dziecka, ty jak wie. Jak to jest, że każdy czarnoskóry się tak zajebiście buja? Oni tak fajnie się bujają, kurwa. Ale tak nie potrafi, no nie ch... Ani ja, ani Wrony już tak nie zrobili. Brzmi jak Palion, no w sumie trochę. I reakcja na modelki, pan. Ja dresy różowe, potem lecę sobie w Lola. Uaaaaa! Co k***a modelki na wiemu Lolu? Nie, nie wierzę w to! Ja pier... League of Legends Mansion! Akurat Ripson. Ripson LOL. Aha, ostatnio cieniutko, cienizna. 20 tysięcy? No tu prawie 30, bo o mnie ma tego, tak? Ja wiem. Ale tak, to... Chociaż miesiąc temu to było 40 co odcinek. Co za pokraka. Sadzenie Ksaja na miniaturkę daje ci tak 5 tysięcy wyświetleń, tak o. W pierwsze 2 godziny. Czemu tak jest, nie wiem. Ten człowiek po prostu podpisał jakiś cyrograf chyba, nie? On powiedział, że jego kanał shortsy stary, nie? Gdzie się w ogóle wchodzi w shortsy? No usunięte chyba są. Dzisiaj ci go wyślę. Prawdziwy magnes z Japonii, widzowie. Ja XD, ty masz taki pysk? Znak zapytania. Ja pierdolę, nie mogę. Ty masz dalej taki pysk, o... Rybson musi nawet kuć redaktora, jak mam bana. To bez redaktora, Rybson ma 700 widzów. No jak jest to prawdą? Taka jest prawda. Mamy nową storkę Wardęgi. Która mi nic nie mówi, bo nie oglądałem Rodu Smoka, kurwa. Trzeba rozjebać kilku typów. Wieśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków. My bez kitu. O chuj, z pierwszą? No pierwsza miała być, tylko źle napisał. Słuchajcie, jakieś giga pierwsze będzie, no nie wiem, ty. Zmieniam tytuł, ja człowieku, ostatnio jak był Wardęga miał 40 tysięcy widzów, no przecież tak. Może właśnie to jest to. Co ten Wardęga rozkminił? Rozkminił? Zastanawiająca się buźka. To jest mój moment, kurwa. Mój moment, albo nie, a może właśnie mnie, a może właśnie. To są ostatnie chwile, kurwa.
Jedno z dwóch. Olbrzym idzie, Olbrzym już po ciebie idzie. Ej, jak to jest info o Fame MMA! Jak to, ej, jak to jest info o Fame MMA i on to nagra przed tym, przed narodowym, to jest takim przechujem. Rozkminimy to, jak rozkminimy to pierwsi, to kurwa. Wtedy jesteśmy dożywotni mamy street credit. Większego planu. Ten film to część większego planu. Nie traktujcie go poważnie. Jeśli obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz o treści. Jest, napisałem! 4 miesiące temu, jest! Wiedziałem, jest! Łapka w górę, jest! Wiedziałem! Jak coś, to ten film to część większego planu. Nie traktujcie go poważnie. Alea jacta est. Ej, dwa szybkie i jedne wolne stuknięcie, to jest mors! To jest mors! Gajusz Juliusz Cezar miał powiedzieć te słowa 10 stycznia 409 przed naszą erą, gdy wraz z swoją armią przekroczył rzekę Rubikon. Rubikon jest gdzie? Rzeka z północnych Włoszech, północna Apeninów, okej, Rubikon. A na przykład, ale z drugiej strony Cybertron, mamy z drugiej strony Cybertron. Okej, Cybertron Dolny Śląsk. Kto jest zamieszany? Tu jest jakiś gość? Marcin Krzanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ciekawe. A co znaczy trzy uderzenia równa się trójkąt? Ja pierdzielę, nie mogę. To nie ze... jak uważajcie na Rybsona. Nie, jak Wardęga wróci do internetu po to, żeby mnie rozjebać za mikrocypka, to ja naprawdę wtedy ja będę w szoku, nie? O! Kość został rzucony, krok o wielkim znaczeniu. Trzy uderzenia raczej nie mają znaczenia, a Vermitor był nazwany spiżowym gniewem, więc pewnie chodzi o to, że będzie grubo. No i ja się pytałem, kim jest ten Vermitor? To mi wszystko tak, smokiem z rodem smokiem z księgi smoków, coś takiego. Jest, dlaczego widz, pierwsza wiadomość, już za wszystkich zaodskalował. Jedna wiadomość mi wystarczyła. Wiem co zrobić, zaraz będę. To elegancko albo na pogrzeb, albo na zwycięstwo. Spodnie zakładałem, wstydzi tak. Z tymi spodniami, nie? Nie zakładam też krawatu, bo nie umiem. Nie umiem założyć krawatu, nie? Vermitor, podobnie jak inne smoki siecie Westeros, symbolizuje przede wszystkim potęgę, władzę i niszczycielską siłę. Vermitor uczestniczył w wojnie domowej, która była nie tylko konfliktem o władzę, ale także czasem ogromnych zniszczeń, chaosu i krwawych walk. Chyba nam to wszystko tłumaczy. Konkretna odpowiedź, konkretna. Filmik na konopa. Zapiszę. Wyciekło zdjęcie Boxdela po tym, jak Wardęga wstawił storę. Ja... Mikołaj tylko nic nie wstawił. Ej, w ogóle ma prawie 1 000 000 followers na Instagramie, a to ty. Ja pierd... Zaraz miała być gala narodowym i nie. Ej! Przypomniało mi się! Nitrozyniak mówił, że w tym tygodniu jeszcze będzie o nim głośno. Film na Nitrozyniaka. Od początku byłem w stałym kontakcie z Wardęgą i przysłałem mu wszystkie nagrania. Stanę to swój koniec. Chłopie, ty jesteś w stałym kontakcie z lodówką, a nie z Wardęgą. Przestań, Takos, przestań. Ale jak na Fame, jak na Fame, to grube to ma cycki zamiast galaretę zamiast cycków już. Beskitu, może w Buddę. O, medytowałem, on lubi mówić, że medytował. Dajcie linka. Dajcie linka! Oho! Ej, mogę ci wysłać fiuta, to mój fiut! Nie! Boxdel! Nie! Dlaczego Bąbel? Bąbel nie! Nie, kurwa! Czyli jednak Bąbel! Ja pierdolę! I tyle było z bandy! Nie, kurwa! Nie! Bąbel papa! Ola! Bąbel! Bąbel postrzelony! FIFA na linii o Bąbelu jest, kurwa! W tym materiale poznacie wiele nowych informacji. Na kogo masz jakieś najmocniejsze materiały? Na wszystkich. Ale na kogo masz najmocniejsze? Na chłopaków tutaj. Ale to jest p***ane, że Wardęga chodził i nagrywał rozmowy, nie? Tutaj pragnę powiedzieć, że to jest trochę chore, szczerze. To jest chore, ale w tej branży, w tej, gdzie on siedzi, tak trzeba. Streamerzy, my to jak się spotykamy, to sobie rozmawiamy o stawkach, o życiu, bo za dużo nie wychodzimy. A oni rozmawiają o takich szemranych biznesach jak... Atakowałeś go w taki sposób, że bardzo mocno wytrafił na tę ucieczkę. Czy sugerujesz mi, Rafał, że powinienem ukrywać takie rzeczy, które się pojawiły w moim materiale Pandora Gate? O k***a. O ja pierdziele! Rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Dam informację, że zakończamy współpracę i jednocześnie chcieliśmy wyjaśnić tą kwestię taką, która tam jakaś wyszła odnośnie handlowania Pandorą. Zobaczysz tę scenkę. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest nagrane.
Powodzenia życzę. Nie, fajna scena z tego będzie. Fajna scena z tego będzie. Ja nawet... Aha, nie widziałaś kamer nawet wtedy. W sensie, ja widziałam gdzieś tam z oddali jakąś kamerę, ale oni to robili chyba w taki sposób, żeby ja i co się później dowiedziałam, inne dziewczyny się nie zorientowały. Wiecie, tak mi się wydaje. Dobra, robimy fotę. Dobra, to bierzemy... Ja nawet nie wiedziałam, że to jest nagrane. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości? Game over, Wardęga. Ja... Dopiero wtedy odejdź. Michał Bogdyl Baron. Jedną z osób, która pisała nieodpowiednie wiadomości do dziewczyn poniżej 15 roku życia, był Michał Bogdyl Baron. Cała Pandora Gate zmotywowała mnie i zdeterminowała do tego, by zmienić pewne nawyki, zmieniła mi pewne cechy charakteru. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Bogdyla, jak był przed tą aferą, to proszę was... Opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Niestety, jak czas pokazał, jego przemiana była tylko pozorna i tak naprawdę z premedytacją kłamał dalej. Bogdan wmawia mi, że nie wie nic na ten temat filmu, który powstaje na mnie Konskiego, mimo że 2 tygodnie wcześniej spotkał się z twórcami filmu Nitro, Dubiel William. Na pierwszej po Pandorze transmisji live otrzymał bardzo ciekawe pytanie. Hej, czy poza tymi wiadomościami z tymi dwoma dziewczynami były jakieś inne poniżej 15? No nie, mów kurwa! Siema Denis. Nie. Pozdro. Czy Michał z premedytacją skłamał? Czy wysyłał nieprzyzwoite wiadomości do jeszcze jednej, trzeciej już 14-latki? Nie, nie! Jeżeli chodzi o... Nie, mam nadzieję, że nic więcej na ciebie nie wpłynie. Czy pisałeś takie rzeczy, że... Co były w takim młodym wieku, czy tylko z tymi dwiema sobie... Już się na ten temat wypowiadałem. Oprócz 14-latki z Anglii i oprócz 14-letniej Oli z Łodzi, w tamtym okresie Bogdyl wysyłał obrzydliwe wiadomości również do innej dziewczyny. Nie. Do 14-letniej Fanki, ale tutaj przekroczył granicę jeszcze bardziej. Nie! Jest okej? Okay? Tak, ale nadal pracuj, bo zawsze możesz mieć lepszy. Będzie. Z niezrozumiałych dla mnie powodów Michał postanowił wysłać 14-letniej dziewczynie coś więcej niż zdjęcie klatki piersiowej. Postanowił, że wspaniałym pomysłem będzie wysłanie dziewczynie zdjęcia penisa we wzwodzie. Ej, mogę ci wysłać fiuta? Michał, kurwa mać. Nie. Spoko zdjęcie z neta. Nienawidzę cię. To mój fiut. O co biega? Dziewczyna potwierdziła mi swój wiek dowodem osobistym. Nie wiemy, czy to był na pewno Bogdan, chyba, nie? Inaczej, tak by ten screen przychodzi tylko dlatego, że tak by ufamy Wardęgu, że tak by, że to Wardęga zweryfikował. No, ufamy Wardęgu, że to zweryfikował, no. Skąd to? Nasza stara rozmowa. Znalazłam tego screena wyżej jakoś przypadkiem. I się przeraziłam, że ty też. To jakieś jaja. Szybko zmienił temat, że to Stew jest zły. Na Stew jest masakra. No cały TikTok, Twitter, wszystko zasrane. A ty masz z nim kontakt? Nie mam. Nie wiadomo, czy on w ogóle żyje. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15, 16 czy 17 lat w obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Leksiu wysyłał do kobiet? No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca nie pedo. Napisał Bogdyl. W takim razie ty, wysyłając takie obrzydliwe rzeczy do 14-latki, czyli osoby poniżej 15 roku życia, sam się sklasyfikowałeś. Dlatego za wszystkie negatywne komentarze nie obwiniaj świata, obwiniaj sam siebie. To zdjęcie, pokazywałem je. Dziewczyna, która twierdziła, że została skrzywdzona do tego stopnia, że miała próby samobójcze, postanowiła, że wystąpi w filmie wybielającym Bogdyla i ich romantyczną znajomość z czasów, gdy miała lat 14, podsumuje, że w sumie dobrych chwil to było więcej. Dobrych chwil między nami było o wiele, wiele więcej. Niesamowita zmiana narracji na przestrzeni 2 tygodni. Kara powinna być adekwatna do czynów moim zdaniem i Michał w tym miejscu w ogóle kompletnie nie zasłużył na to, co go spotyka. No nie, po prostu nigdy nie zrobił nieletniej krzywdy. Miałam próby samobójcze i to był naprawdę ciężki okres w moim życiu. Matka mnie złapała, jak chciałam skoczyć z okna i pociągnęła te ręce. To zdjęcie dostała osoba, a dokładnie. Potem mieli je wszyscy. Ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Oni wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Czy nie wszyscy wiedzieli, to nie była w ogóle żadna tajemnica. Na Facebooku miałam, ile mam lat. Ja w opisie nawet na YouTubie miałam, ile mam lat. Aha. Który rocznik, kiedy mam urodziny, wszystko tam było napisane. Jeżeli myślisz, że jestem jakimś złolem, to nie. I ona wtedy powiedziała, że mi wierzy, nie? Utrzymywał, że nie ma mowy o żadnych pieniądzach czy korzyściach majątkowych. Nie, nie, nie. Ani nie przekupiłem, ani nie zastraszyłem. Nie było czegoś takiego. Dlaczego w to wątpisz? Nie wiem, jakoś mam tak, że jakby nigdy nie znajdę na to dowodów. Okej. Znalazł! Znalazł!
Zawsze tak będę się trochę zastanawiał nad tym, nie? Przyznał mi się do tego, jak to wyglądało naprawdę. I wtedy też postanowił poruszyć ten temat publicznie. Twierdził, że był pomysł, by zapłacić Oli nawet 300 tysięcy za to, by milczała i nie mówiła o Boxdelu źle, ale no właśnie, jak pogadali, to okazało się, że nie trzeba nic płacić, że Ola sama uznała, że za dużo się wydarzyło. Mit o 300 tysiącach. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Jednak później robi się ciekawie. Nie doszło w ogóle do momentu, w którym ja i ona rozmawialiśmy o jakichkolwiek pieniądzach. Gimper słusznie zauważył, że coś tu jest zagmatwane. Ola ciekawie odpowiedziała na pytanie na swoim Instagramie. Żałujesz, że nie dostałaś 300 tysięcy od Boxdela? Ja odmówiłam, co było zgodne z moim sumieniem, więc nie mam czego żałować. Nie doszło w ogóle do momentu, w którym ja i ona rozmawialiśmy on dalej o kłamie. Pieniądzach. Czyli Buxton jednak zaproponował gotóweczkę? No proszę, dobrze, że Ola sprostowała. To na pewno bardzo pomoże wizerunkowo Michałowi. Poprosiła mnie o kartę graficzną. Jak mamona! Kono, był Bombel, coś o Fame, Strój Druida, film ze Stocka, trochę było. Czyli jednak sumienie pozwoliło przyjąć korzyści majątkowe od Boxdela w postaci sprzętu komputerowego. Sprzedać się za sprzęt komputerowy, chuj. Ale większej gotówki to byś odmówiła, no nie? Ja tam wierzę ci, Olu. Podobnie jak wierzę ci, że to, że mieszkałaś u Boxdela w trakcie Pandory i to od niego pojechałaś składać zeznania do prokuratury, kompletnie nie miało wpływu na to, co tam mówiłaś. Nie, co mówiłam, wie tylko ja i pan prokurator, a nie jakiś dziad z internetu śledzący. Myślę, że pan wysłany z prokuratury, by obserwować, żebyś nie uciekła. W końcu niedługo w Polsce konsekwencje ze składania fałszywych zeznań. Co mówiłam, wiem tylko ja i pan prokurator, a nie jakiś dziad z internetu śledzący, a wy ukażcie, co on wam powie jak pelikany. Tak się rozdział dziad, jak mawiała Fagata, sugeruje coś, a nawet zeznań nie widział. Mawiała Fagata, sugeruje coś, a nawet zeznań nie widział. Ale dam też wam dobrą radę. Oglądajcie uważnie dalej. Rączka, rączkę myję. Kurwa. Jak pamiętacie, gdy wielokrotnie... Bogdan, powiedz, czy ty coś wiesz o stylu jego spotkania z Wieletnimi? Nie no, stary, ja nie. Ten, no ja nic nie wiem, jakieś ploty, tylko stary luz. Bo wiesz, miał mi już dwarfy z Kazoldur, dwarfy były. Coś wykopałem, miał, wiesz? A no to jak wiesz, to ci powiem. Dam ci też na miarę do dziewczyn, które się z nim spotkały, dla dobra sprawy oczywiście. I pytałem Michała o informacje. I wykop, wykop i zwarfy. Ten odpowiadał, że nic nie wie i nie ma kontaktu do żadnych dziewczyn, które mogą coś wiedzieć. Dopiero w momencie, gdy dowiedział się, że sam dotarłem do dziewczyn i okazało się, że on również wysyłał niepokojące wiadomości do dzieci poniżej 15 roku życia, wtedy nagle sobie zaczął przypominać i zaoferował, że mi pomoże. Wsadzę ci chuj między cyce, stary, takie wiesz, no głupie. Czyli coś nie coś pamiętasz, no, no bo sobie, jak wyobraź sobie stary, że ja wziąłem i usiadłem sobie w domu, nie? No. Kazałem wszystkim wyjść, nie? Wypiłem sobie zioła stary, nie? I zacząłem medytować i sobie zacząłem medytacja chyba przypominać i wchodzić do głowy. Umiem takie rzeczy. W sensie dobrze Wardenga robi ogółem, że demaskuje tych wszystkich ziomków, bandytów, ale to, że on nagrywa te rozmowy, to strach z nim rozmawiać w ogóle, człowieku. Znaczy, jak nie masz nic za uszami i jesteś dobrym ziomkiem, to pewnie nie, ale tak nie swojo. Może tak jest, że jestem po prostu ślizgą i fałszywcem. Swoją drogą, skoro kłamiesz całe życie, to dlaczego dalej robisz to tak chujowo? Bo nie da się dobrze kłamać, mi się wydaje. Prędzej czy później zawsze wychodzi szydło z worka, zawsze. Ja jednak twardo stałem przy swoim i powiedziałem, że jeśli mamy jeszcze działać razem, to musimy opowiedzieć o feralnym dniu, w którym Michał mnie zastraszał. Pamiętasz w ogóle, co wtedy powiedziałeś? No, ja to powiedziałem, że wiesz, że pamiętaj, że ja się mogę zemścić i tak dalej, nie? I użyłeś wtedy tego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, żebyś miał... I teraz wyjdę z Japonii. 10 milionów na zemstę. No, i ja to... Dlaczego tak bardzo zależało mi, by Boxdel potwierdził, że padły słowa o 30 milionach na zemstę i że Saruman były rozmowy, żeby ktoś mnie odwiedził, by finalnie Michała nie było w materiale? Ty mi to potwierdziłeś po całej Pandorze, że pewne osoby złożyły ci taką propozycję. I to byli włodarze Fame! Nie ma problemu, i oni właśnie się zajmują. I to byli włodarze Fame! Trochę można powiedzieć, nie wiem, można ich określić gangsterzy, że oni ci właśnie złożyli taką propozycję, że jeżeli chcesz, to mogą się do mnie przejechać do Konstancina i ze mną porozmawiać, nie? Żeby mnie przekonać, żebyś ty nie wiem, materiał. Czasem trzeba coś stracić, by coś zyskać. Poświęciłem swój wizerunek. Coś, co bardzo długo buduje się w internecie. Co dzięki temu zdobyłem? Co zyskałem dzięki temu, że Boxdel przyznał się do straszenia mnie? Dlaczego twierdziłem, że zdobyłem święty Graal? To, że byłem zastraszany, sprawiło, że mój status w Pandora Gate zmienił się ze świadka na osobę pokrzywdzoną. Dlaczego to aż takie istotne? Osoba pokrzywdzona ma zupełnie inne prawa niż świadek. Jednym z takich praw
jest dostęp do... I pan prokurator, a nie jakiś internetu śmierdzący. A wy łykacie, co on wam powie, jak pelikany. O, twój wpis się bardzo źle zestarzał. Stary śmierdzący dziad ma dostęp do wszystkich zeznań świata. Co kurwa? Ale to jest w ogóle what? Do ponad 2000 stron postępowania przygotowawczego. Ma dostęp do ponad 10 tomów. Stary dziad jest sprytny. Dlaczego trzecia dziewczyna pojawiła się w prokuraturze, a Michał nie był w stanie z nią skutecznie porozmawiać, mimo że w pewnym momencie bardzo o to zabiegał? Zaufaj Deltiemu, a nie Boxdelowi. Dlaczego trzecia dziewczyna się nie wycofała? Nauczony doświadczeniem... Zapisał wcześniej? Mu zależy na tym, że skontaktował się ze mną po 7 latach. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale chyba o coś ważnego. Przepraszam, jeśli wprowadzam cię w dyskomfort, ale jak ktoś mnie prosi pomóc... Jemu, a nie Boxdelowi. Dlaczego trzecia dziewczyna się nie wycofała? Nauczony doświadczeniem byłem mądrzejszy. Na spotkaniu dziewczyna poinformowała mnie, że obserwuje sprawę Pandory i słyszała o tym, że byłem zastraszany. Że Boxdel może jej zaszkodzić, bo na Śląsku ma znajomości i nie chciałaby, by się z nią w ogóle kontaktował. Boxdel chyba na milion sposobów próbuje się z tobą skontaktować i tak bardzo mu zależy na tym, że skontaktował się ze mną po 7 latach. To jest związane z tobą. Zaufaj Deltiemu, a nie Boxdelowi. Pozdro. To tak pisze, kurwa. Zrobi z tym, co chcesz. Wcześniej mówiłem, że gdy konfrontowałem z Boxdelem sprawę, twierdził, że prawnik mu powiedział, że nic mu za to nie grozi. Prawdopodobnie może chodzić o to, że wysłanie penisa 14-latce się przedawniło. Mimo, że Boxdel okłamywał mnie przez ostatnie miesiące, kolaborował za plecami i zdradził, to i tak nie wydałem go Nitrozyniakowi i Dubielowi. Co Boxdel zrobił w zamian? Pojechał i wydał się sam, a mnie nazwał konfidentem. Nie, kurwa, ten stary z internetu, to mam kurwa. Też takie poczucie, że straciłem oponenta, którego ładowałem tak naprawdę te filmy. Nie, kurwa, ten stary z... To ciekawe, jak narracja zmienia się u mitomana w zależności od tego, po której stronie się znajduje. Gdy ja nagrywam o tobie, to twierdzisz, że jestem konfident. Ale gdy ty nagrywasz o kimś, to broń Boże. Artykuł 60 konfident. Jeżeli ty nie jesteś związany w ogóle w żaden sposób z półświadkiem i widzisz, że robi ktoś coś złego, nieetycznego, to jak najbardziej masz prawo, kurwa, zrobić, zgłosić i tak dalej. To jest logiczne. No chyba, że zgłaszasz Boxdela, który wysyłał penisa do dziecka. Witamy właśnie Baxona w naszych skromnych vlogach, które budujemy od podstaw. Chcieliśmy bardzo mu podziękować, że dotrzymał słowa i też nie chcemy, żeby to wyglądało tak, że on to robi. Jak on dziwnie wygląda. Swój wizerunek. W pewnym momencie Tyburski zaczął się o mnie źle wypowiadać. Boxdel, by zdobyć u mnie kilka punktów z ucha, sprzedał chłopaka, który mu pomaga. Ale się zastanawia na tym, tak gadał Tyburski na wywiadzie. Nie ma żadnych brudów tam. Tak sugerował, jakbyś mu tam nie zapłacił, nie? Wtedy za te, ale chuj wie. To jest chuj. On chciał loterię robić na domy, kurwa. Chciał, żebyśmy... Ja mam stare takie screeny, jakby mówi, że on tam tylko raz na dwa tygodnie przyjeżdża, żeby pobudować trochę do kamery, żeby gitarę. Zobaczyć, czy będą, żeby pokazać. Niesamowici ludzie, naprawdę. To jest, ale to całe środowisko fejmowe jest takie śliziutkie. Jak pamiętacie, jednym z argumentów, którymi próbował się wybielić Boxdel, było to, że w trakcie wypisywania do 14-latek miał 19 lat. Tym bardziej szokujące będzie dla ludzi, że hipokryta namawiał mnie do zrobienia z nim Pandory 2, w którym umieściłby Błońskiego, Merganiego i Multi... Jakiś... Jak to jest prawdą? Przecież ten Mergani to za nim człowieku murem stał, kurwa! Był jedyną osobą, która się od niego nie odwróciła! Jaka szuja, jaka łajza! Ale łajza, o chuj! Ale łajza, ale łajza! Jego chłopaków, którzy w czasie TeamSpeaka mieli od 15 do 17 lat i byli od niego dużo młodsi. Tak bardzo Boxdelowi zależało, żeby im też się dostało. Tam było zamieszanych wielu innych twórców i oni w ogóle im się nie dostało za to. Czemu ja przyjąłem wszystko, nie? Tak jakby na mnie wleciała włócznia. Ale że Young Multi, kurwa! Young Multi! Totalnie jakby mają luz, nie? Nawet jakby ktoś miał jaja, nie? To przyznałby się na przykład, nie wiem, powiedziałby coś w stylu, że wiesz co, no, Boxer dostał mocny wpierw. Ale ja chcę wam widzowie powiedzieć, że ja też w sumie robiłem głupie rzeczy, wiesz? Na końcu chcę podziękować tylko dla Buddy, dla Ulfika i dla Merganiego. No właśnie! Którzy są moimi jedynymi, prawdziwymi przyjaciółmi. No właśnie! A czy na Buddy też ale łajza! Jo! Ja
randek z Pasutem, na planie spontanicznie pojawił się Budda. Gdy była przerwa i Budda wyszedł, zapytałem Boxdela, czy jego przyjaciel wróci i czy będzie nagrywał z nami też drugą część. Z nieznanych mi do teraz powodów, Boxdel rozprął się na kolegę, opowiadając mi brudy z jego życia prywatnego, a zapytałem tylko o to, czy wróci na nagrania. Może Boxdel chciał złapać kilka punktów, bo wiedział, że po nagraniach jadę do Sukanek i pracuję już nad Pandorą, a może Michał po prostu taki jest. Nie wiem. Idealnie dwulicowość Boxdela pokazuje sytuacja z Szeligą. Gdy Szeliga miał głośną aferę z żoną trenera, to Boxdel był początkowo gotowy wyjaśnić temat na aferkach. Mimo że udawał ich ziomeczka, podczas rozmowy wyłączał mikrofon i wyzywał nową wybrankę Szeligi, jednocześnie mając ją na linii. Co ty tam chcesz powiedzieć ogólnie na tym live'ie? No pokazać te kwity... Słuchaj, jak chcesz, to mogę ci dać Anię i ona ci powie. Cześć. Cześć. Wiesz co, mam jego zdjęcia, film nagrany, więc chcę to pokazać. Dokumentację... Tylko kawałek jakiś... Ja! Ale nie! No przecież Szeliga go zabije! Jak możesz tak mówić, kurwa? Ja pierdolę, chcę się zżygać. Największe rozprucie na kolegów nastąpiło jednak przy sytuacji z Nitro. Jak wiecie... Jaka łajza, kurwa! I tworzyli film na... Ale jak on chce tak, wiesz, szpanować, on włączy ten mikrofon i on przy nich, że... Ale dzi... Jak taki dzieciak, kurwa! Przecież mógł sobie tak pomyśleć, no kurwa, człowiek sobie myśli różne rzeczy. Ale on tak specjalnie z butami robi, tak... Ale dziw... Nie? Ale łajza! Wardenga wcale nie miał fragmentów filmu Nitra, tylko po prostu Boxdel prosił wręcz Wardenga o to, żeby mógł się rozjadać na kolegów. Co chcesz mi dać? Jakieś nagrania? No coś ciekawego. No, takiego grala bym ci dał. To ci pokażę, nie? I wtedy powiesz, okej, Boxdel jest ziomek. I powiesz takie coś, Boxdel to jest jednak ziomek. Twoja grupa Czarny Orzeł może pisać i moderować negatywne komentarze na mój temat. W tej bitwie czuję, jakbym walczył sam na 30. Dlatego dam... Duruid Fullmana versus Rozpara, Boxdel, Pasternak, NPC, Beverly. Beverly? Kim k***a Beverly? Coś mi to mówi. Jurczyga, Sokołowski, Dubiel, Nitro, Jakubowski, Ulfik, Wiksa. Wiksa też? Jurkiewicz, Kira. Wam trochę czasu, żebyście mieli jakiekolwiek szanse. Zobaczymy, czy uda wam się skutecznie zniszczyć mój wizerunek. A, i proszę Rafał, nie pisz po tym filmie, że nie podasz ręki Boxdelowi. Znamy się nie od dziś. Poznałem cię na tyle, by wiedzieć, że jeśli dałoby się na tym zarobić, to wsadziłbyś rękę nawet w... Koniec części pierwszej. W drugiej części odpowiem m.in. na zarzuty Boxdela. Po raz kolejny, mam nadzieję, tym razem finalnie wyjaśnię Bubsmana. Zajmiemy się też innymi kwestiami. Ja wiem, że zwycięża zawsze... Jestem tu! Ja pierdolę! Ja tu pytałem go o to, czy naprawdę pierdolę koguta dla Najmana. Człowiek, który nagra ostatni film. Nie, Boxdel. To nie ten, kto nagra film, a ten, kto ma rację, wyjdzie z tego sporu z twarzą. Wydaje mi się, że włodarzowi federacji nie wypada snuć takich planów. Jest to moje zabezpieczenie, podobnie jak nagranie z basenu, o które tak dbałeś, by nie powstało. Mam złą wiadomość. Ono istnieje. Z pewnością wiele osób pomyśli: Wardenga, czemu ty nagrywasz... No właśnie! W tej branży, współpracując z takimi ludźmi jak chłopaki z Fame, niestety tylko idiota by nie nagrywał. Liczyłem na to, że chłopaki sprostują kłamstwo Krzysztofa z Face to Face. Początkowo się zgodzili, ale później zmienili zdanie. Po kilku dniach, gdy zapytałem o rozwiązanie umowy i płatność, zostałem zbyty. Dostałem pismo od prawnika, gdzie chcieli mnie oskarżyć, uwaga, o szantażowanie. Rozumiecie? Chcieli mnie pomówić o szantaż. Byłoby słowo przeciwko słowu i uratowało mnie tylko to, że mam nagrania. Znaczy, no oni ogólnie są tacy, że oni by to wrzucili. No to nie wrzucają. A jak nie, to nie. Ja pierdzielę, bąbel sznur. Nie, bąbel ma tak już zbryty beret, że tu nie wiem, co się stanie. Sranda. O, bez kitu. Lo. Stawki z wersów nie było. Bąbel był, Kono był, coś o Femie było, nie było Lipskiego, film ze Socka był, Strudelia był, Wykop, Nitrozyniak, Bycie dwa kroki do przodu było, Ksaja nie było Friza, Dwarfy były, zbierałem manę, Łaci nie było, był, coś o Rybsa nie było, medytowałem było, z filmu serialu chyba był, Łącznie kropek nie było, coś o Tibi, no zaklęcia niby nowe, Lola nie było, Budda był, Watacha, Las, zostawiam frutki odpowiedzi. Prawie wszystko. Trzymajcie, pa.